zanim przywitam się z Wami twarzą w twarz, powiem, że pomalowałam w zasadzie dzisiaj tylko oczy i nie robiłam konturowania, nie wychodzę nigdzie, nie chcę, jakoś nie mam ochoty na to, ale powiem Wam, że już mogę Wam polecić tą kredkę z Bell. To jest właśnie taki stick do konturowania na mokro, już Wam pokazuję. Przepiękny kolor, nie narobicie sobie plam. Trzeba bym to zamknąć, ale dobra, odłożę to teraz tu. Plam na policzkach, naprawdę świetnie, taka kremowa konsystencja, świetnie się rozprowadza, nie ma tam żadnych problemów, więc jeśli gdzieś, bo to w Biedronce było kupione, jeśli gdzieś dopadniecie, ale na pewno kupicie go na Allegro, to ja Wam serdecznie polecam, pięknie się rozprowadza. I ten kontur jest zrobiony, ale taki bardzo delikatny, bo ja byłam zwolenniczką tego bronzera. To jest bronzer z Vibo, to już jest drugie moje opakowanie i też Wam serdecznie polecam. Trochę pobrudzony, no ale to tak jest wrzucane do kosmetyczki. To właśnie tak to wygląda. To jest drugie moje opakowanie, ale teraz właśnie wzięłam się za konturowanie na mokro i... Tu Wam przypomnę też, z Veoli dostałam róż do policzków. Powiem Wam, że ja nie wiem, kiedy ja go wykorzystam. To jest coś tak wydajnego. Dajecie normalnie kropeleczkę tu, kropeleczkę tam, kropeczkę nawet, nie kropeleczkę. I Wam to w zupełności wystarcza, bo to jest mocno napigmentowane. I tu już z tym trzeba naprawdę delikatnie. Tak troszkę Wam wyjadę, żebyście kolor zobaczyły. O! I naprawdę przepięknie to wszystko wygląda na twarzy. Właśnie to konturowanie na mokro. Serdecznie Wam polecam, żebyście sobie spróbowały, bo ja też długo byłam na nie, nie, nie. A teraz to po prostu mi się strasznie to podoba, jak wygląda to na moich policzkach. Hejka, dzień dobry, w poniedziałek. Słuchajcie, od rana biję się z myślami, czy nagrywać ten film, bo nic takiego się nie dzieje. Nigdzie nie byłam. Nawet na zewnątrz wyjść nie mogę, bo pada deszcz, rozpadało się, jest szaro, buro, w ogóle muszę się doświetlać, bo jest ciemno. Tutaj już jest godzina 11, ja jeszcze nic nie nagrałam i no nie bardzo mam co pokazać, nie bardzo mam powód, żeby się do Was odzywać, aczkolwiek kwestia tego, że ja już się tak przyzwyczaiłam, że jednak ten poniedziałek, środa i piątek jest dniem do nagrywania, że... Tu myślę, nie mam co, z drugiej strony jest mi po prostu szkoda tego dnia, bo wiem, jak będę czuła się wieczorem. Słuchajcie, mam rozłożoną już stolnicę, bo na dziś zaplanowałam sobie pierogi. Nie wiem, co mi do głowy strzeliło, chyba to, że miałam rozpoczęty worek kilogramowy z kapustą i mi szkoda było, mąż przełożył ją do słoika, bo z części zrobiłam, czekajcie, co ja to robiłam, surówkę? Nie, bigos! Poszło do bigosu, ale tym razem bigos robiłam ze zmniejszonej o wiele porcji. Tutaj smaży mi się też, dusi w zasadzie cebulka do pierogów ruskich, bo zrobię też trochę ruskich. Usmażyłam sobie też pieczarek i tak myślałam, że być może zrobię dla siebie. Tak, bo tylko ja tak naprawdę lubię tutaj uszka. I zrobiłabym sobie takie uszka z pieczarkami, jakie robiła moja mama dla mnie. Oczywiście nie wyjdą mi takie same, nie? Ale się pokuszę i pierwszy raz zrobię w ogóle uszka, bo nigdy nie robiłam. Byłam słoikiem, przywoziłam uszka to od kuzynki, to od mamy. A teraz ja i tak się zabieram za to robienie tego ciasta i tych pierogów, to stwierdziłam, że zrobię sobie parę, takie małe pojemniczek zamrożę i jak będę robiła barszcz czerwony, to będę miała do wyjęcia właśnie te uszka, także praktycznie pół dnia spędzę przy tej stolnicy, więc myślę, nie wiem, czy jest sens się odzywać. Były zakupy, ale ich nie nagrałam, bo stwierdziłam, że po prostu nie będę dziś nagrywać i nie wiem, co mi z tego wyjdzie, być może to będzie vlog łączony, tylko z drugiej strony ja wiem, jak Wy zareagujecie na to, jak tego filmu dziś nie będzie. Ja się spóźniam, wrzucam Wam dziś koło 19, to już do tej pory przynajmniej 4-5 osób pyta, czy będzie film, bo czekacie, więc tak w ogóle to ja Wam dziękuję. Słuchajcie, przenieśmy się tu. Dziękuję za wszystkie, już jestem, już. Miłe słowa w kierunku Moniki, która zrobiła dla nas ten strój. Ja spinam włosy, bo nie chcę włosa metrowego w pierogu. O nie, 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 nie życzę nikomu.
Aż ja łysa jestem. Słuchajcie, w ogóle te odrosty, patrzcie, jak ja mam. Nigdy w życiu nie miałam aż takich odrostów. Ale teraz, o ile rozpuszczone to jeszcze znośnie to wygląda, to zaczął mi się podobać w ogóle ciemniejszy kolor moich włosów. Ale słuchajcie, widać też siwe. Wracając do Moniki, to Wam dziękuję. Monika to osoba, która zrobiła dla nas, dla Emilii strój krakowski, ale sprawiła radość i mnie, i Emilii. Jeśli nie oglądaliście wcześniejszego filmu, to ja Was serdecznie zachęcam, żebyście obejrzeli, jak to okazuje się, że Monika jest osobą bezinteresowną, zupełnie bezinteresowną. Słuchajcie, bo ona, kiedy ruszył film, ona jeszcze napisała, że absolutnie, żebym nie myślała nawet o tym, żeby się jej jakoś odwdzięczyć, bo robiła to z potrzeby swojego serca. To w ogóle był drugi strój krakowski, góralski, jaki w życiu zrobiła, więc dla mnie to jest w ogóle jak drugi i już jest tak świetny, piękny, nie wiem, dopieszczony, więc w życiu bym nie pomyślała, że ona nie zajmuje się tym zawodowo, aczkolwiek nie zajmuje się i to jest drugi strój góralski, więc chylę czoła, słuchajcie, zdolna kobieta. Opowiedziała mi też trochę o sobie, ale mówiłam, że ja sobie to zachowam dla siebie, ja chciałam ją poznać po prostu bliżej. Więc mówię Wam, jest to wspaniała kobieta, utalentowana kobieta, która robi ten strój, robiła jako drugi, po prostu z hobby, o tak. Tak to po prostu wyszło, że tam ktoś potrzebował, ona to po prostu stwierdziła, że dlaczego nie ma się podjąć, zrobiła. I po tym jak zrobiła ten pierwszy, stwierdziła, że dla nas zrobi drugi, bo słyszała jak w filmie mówiłam, że ja marzyłam o tym, żeby Emilia kiedyś właśnie miała taki swój strój do sypania kwiatków. Także mam, Monia, dziękuję Ci raz jeszcze, a Wam wszystkim dziękuję za to, że tak pięknie odezwaliście się do Moni. Słuchajcie, ciasto na pierogi robiłam w termomisie. Tutaj mam pierwszą turę. Nie chcę, żeby mi wyschło, jest jeszcze ciepłe, więc za chwilę ruszam z wałkiem mojej mamy. Tak. To jest specjalny wałek. Ja się śmieję, że odkąd go mam, to mi przynajmniej coś wychodzi. W sensie pierogi. Zresztą ja ciasto na pierogi włożyłam do mojej mamy. Ona bardzo polubiła ten przepis właśnie. Zresztą ja myślę, że też polubiała, ale dla niej to było też super ekstra wygodne, bo słuchajcie, ona była mocno schorowana, jak wiecie, i no już nie miała tej siły w rękach, żeby tak aż zagniatać to ciasto, więc ja jej przywoziłam praktycznie zrobione ciasto, a ona sobie tylko rozwałkowała i ze stoickim spokojem kleiła te pierogi po prostu przez pół dnia. To nie było łatwe, bo to mówię, że to już przeszła 70-letnia kobieta, mocno schorowana, mocno spracowana i ale ona była tak dokładna w tym, że te moje pierogi to są wszystkie takie, wiecie, totalnie niedokładne przy mojej mamie. Zresztą tak jak sadziła kwiatki, czy robiła inne rzeczy, to ona robiła to wszystko zupełnie inaczej niż ja, bo ona na tym się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy się skupiała, nie tak ja tu lecę do pranki, tam lecę po dziecko, tu za chwilę lecę na zakupy i to robię 10 rzeczy na raz i żadna z nich tak naprawdę nie jest na 100% wykonana mega dokładnie. Dobra, miałam się tylko przywitać jak zwykle moje gadulstwo, ale wiem, że lubicie jak gadam, także ja się zabieram za pierogi. Oglądnijcie sobie mój śniadanie i nie wiem, co tam jeszcze jakiegoś tam nagram dla Was. Czy to pójdzie w poniedziałek? Nie wiem. Będę się starać, żeby przynajmniej te 10-15 minut mieć dla Was. Zrobiłam sobie wczoraj sałatkę z brokuła. Podsmażyłam dwie kornetki. Kanapki z wędliną, serem i kiełkami, a tutaj pokrzywa. I wrzuciłam sobie cytrynę. Cytrynę pokażę Wam, zamroziłam w plastrach całe. Wcześniej ją oczywiście mocno umyłam, wyszorowałam, pokroiłam w plastry i zamroziłam. I powiem Wam, że teraz świetnie mi się spisuje, a wtedy była na promce, także można mrozić cytrynę, ale myślę, że właśnie w takich plastrach najbardziej, przynajmniej mi się najbardziej sprawdza, bo raz zamroziłam całą, ale potem po wyjęciu zrobiła się taka bardzo, bardzo wodnista, więc raczej nie. Będę mrozić tak jak teraz w plastrach. I jem. Życzcie mi smacznego. No i o tym właśnie Wam mówiłam, że zobaczcie, 11:35, muszę się poprawić, bo tu mąż rano jechał. A ja już odpalam samochód i jadę. Co? Stepaj.
fajnie. Jak miałam mniej, to bym wiedziała, o co chodzi. Nie wiem. 11.35, a ja muszę... 11.20, a ja muszę pędzić po Emilę. Na zewnątrz deszcz. Słuchajcie, rano był przymrozek. Samochody były te, które nie stały pod wiatrem. Oczywiście przymrożone. O, tu już są wycieraczki włączają. Słuchajcie, przy tamtym samochodzie miałam mniej bajerów i mnie tak nie zaskakiwało, ale tutaj to jest wszystko. W ogóle to powiem wam, że przy tym mam dwie pary kluczy i już jednego. Jak się to wyłącza? Dobra. Nie, nie wyłączyła Zianka. Stepanie. Dwie pary kluczy już jednak gdzieś posiałam, nie wiem gdzie. Jakie zimno! Dajcie znać, jaka pogoda u was. Mam nadzieję, że nie ma takiego deszczu jak u nas. W piątek było tak ładnie, można było grabić, chodzić po polu, spacerować. Emila jeździła. Nie, o co się dziesz? Emila sobie jeździła rowerkiem, a dzisiaj nie dość, że jest bardzo zimno, o co zazwyczaj jak jest deszcz, to jest jakieś tam ocieplenie. To tu jest zimno. O, panowie coś przy prądzie robią. O, byście nie wyłączyli, bo matka będzie mieć pirogi do gotowania i się wkurzy, jak się jej to wszystko rozlezie. Bardzo, bardzo bym tego nie chciała, bo nie ma nic gorszego, jak jesteście rozłożone z gotowaniem, a tu ryb i nie ma albo gazu, albo prądu, nie? Dziewczyny, wiecie, jak to jest ryba wtedy. Ja nie wiem, co w ogóle z tymi pirogami od poniedziałku wskoczyłam. Jeszcze w taki dzień, kiedy nagrywam. Ale to nic, muszę jeszcze przesadzić mojego kwiatka, który już, słuchajcie, totalnie umarł. Tragedia jest. Ja jestem po prostu załamana tym, co się dzieje z kwiatkami. Długa zima, przelanie, nie wiem, jeszcze ten oszołom, który, nie wiem, chyba w czarnastek w końcu już. Ja już nie wiem, co to jest w ogóle. Nigdy nie miałam takiej plagi jakiegoś robactwa na kwiatkach. Jezu, czy u nas znowu będzie gdzie stanąć? Nie, tamtym autem się wszędzie zmieściłam, tym już jest gorzej. Jeszcze ktoś stanął w poprzek, no pewnie, co sobie, to jak sobie mogę. Dobra, parkuję, odzywam się do was później, zabieram Emilę do domu, bo pada. Jedź, panie. Słuchajcie, przywiozłam Emilę i już z daleka widziałam, tak, że są żonkile, widzicie tu, ale tak jakoś pewnie znowu będą puste. Coś mi nie mam szczęścia do żonkili, słuchajcie, żeby zakwitły. Może ze dwa będą, ale w tym roku kupię i dosadzę ich więcej. Tutaj widać jeszcze tulipany. Ale jak to będzie wyglądało, to nie wiem. W pierwszym domu miałam piękne żonkile i kwitły tak pięknie na żółto, tak się nimi cieszyłam, a tymczasem tutaj to jakoś to nie bardzo mi wychodzi. Ale to nic, jak się pojawią w sklepie, to ja sobie kupię, a potem je tutaj dołożę. Jest pępiec. Anka, będziesz miała żonkile. Może ze dwa się uda, zobaczymy. O, tutaj też jest, dobra. Nie podglądam was, zobaczymy, jak zakwitną. No i bazie, które wyglądają przecudnie już. Łączę się z wami nadal z nad stolnicy. Tak jak mówiłam, dzisiaj dzień jest deszczowy. Powiem wam, że ani kawa nie pomaga. Tak mi się chce spać, że tutaj serdecznie pozdrawiam jedną z was, która wysyła mi zdjęcia z wczasów. Wczasuje się. Piękne zdjęcia. Liczę jeszcze na jakieś zdjęcia jedzonka dobrego. To są wczasy zagraniczne. Tyle wam powiem. Nic więcej wam nie powiem. Ale to jest piękne, że umiecie odpoczywać, że umiecie wydać kasę na to, żeby coś zwiedzić, coś przeżyć. W tamtym tygodniu dostałam komentarz typu, że jedna z was już nie będzie, to takich komentarzy w ogóle było więcej, że już nie będzie nic pisać, że już ogranicza komentowanie, bo ciągle się ktoś coś czepia, nie ma już tej swobody, która była na początku, nie ma już tej sympatii, która była na początku, że kobiety ze sobą rozmawiały w komentarzach, ja też to widzę, słuchajcie, i nic na to nie jestem w stanie zrobić, bo im większy kanał, tym więcej ludzi, różnych ludzi. Jest też dużo konkurencji, co by tu nie było. Ja zresztą przyszłam tutaj na chwilę, że tak powiem, a za chwilę mi styknie 4 lata, więc ja nie planowałam, że będę tak długo. W ogóle nie sądziłam, że przebiję się przez tego 1000,
żeby dojść do, że tak powiem, gry, bo ja na pewno, ja nie będę Wam tutaj czarować, ja to mówiłam zresztą niejednokrotnie, za darmo bym tego absolutnie nie robiła. To nie są jakieś duże pieniądze, to są tylko takie dodatkowe pieniądze. Ale jest to dodatkowy grosz i na pewno tak jest zrobić 10 rzeczy na raz. Ale spoko, już opanowałam sytuację. Chciałam Wam tylko powiedzieć tyle, że właśnie jedna z Was napisała, że już nie będzie komentowała, bo się tak doczepiają do niej. I ja mówię właśnie, że im większy kanał, tym więcej ludzi, którzy przychodzą po to, żeby dowalić, żeby się doczepić, o głupoty, o pierdoły, a tak fajnie było. Nie ma tego nie wiadomo ile, ale widzę, że jest coraz więcej i my, osoby, które nagrywamy, jesteśmy tacy jak Wy, mamy zwykłe życie, zwykłe domy, a tutaj jest wymagań coraz więcej, żeby pokazać więcej, żeby zrobić więcej. Nie wiem jak to będzie, ja przyszłam na chwilę i coraz bardziej, coraz mocniej zastanawiam się nad tym, żeby to albo ograniczyć mocno, albo z tego zrezygnować. Bo mi to oczywiście zaraz będzie pisać, nie, nie rezygnuj, nie rezygnuj. To nie jest łatwe. To się fajnie ogląda, ale to nie jest łatwe. Tym bardziej tak, że ja na przykład w piątek poświęciłam 3 godziny na to, żeby ten film w ogóle poszedł, bo mi wywalało pliki. Komputer się zwieszał i tak wszystkiego mi nie grało. Kupa nerwów, słuchajcie, kupa nerwów tutaj trzeba, jak w każdym zawodzie, jak we wszystkim, mieć stalowe nerwy. I jak tu jedna z dziewczyn, która nagrywa, mieć pip. Miej pip, a będzie Ci dane, także domyślcie się. Ja tak nie umiem, ja wszystko przeżywam, mnie wszystko boli, ja jestem za wrażliwa. Widzę, że coraz więcej dziewczyn albo właśnie ogranicza nagrywanie, albo rezygnuje z nagrywania. Tutaj była też Karolina, pamiętam, fajny kanał, ale też się tam jej czepiali o wszystko. Słuchajcie, jak ja czasem przeczytałam komentarze, ja w ogóle nigdy nie czytałam komentarzy, dopiero zaczęłam czytać komentarze, jak sama zaczęłam nagrywać. Wcześniej nie czytałam innych ludzi komentarzy. Jak coś tam miałam napisać, to pisałam, choć sama bardzo rzadko komentowałam. Ale też nigdy, nigdy nikomu nie pisałam w komentarzu, żeby do kogoś do komentarza coś tam dopisać. Nie miałam w ogóle, nawet nie myślałam, że to tak można, czy jakoś, nie wiem, nie wnikałam w to wszystko po prostu. I chyba Karoliny już nie ma, też miała dwoje dzieci, najpierw tych dzieci nie było widać na kanale. Źle widzicie, się odbija światło. A potem te dzieci były, już twarze i wszystko. Potem kanał trochę ograniczała i teraz chyba go już w ogóle nie ma. Myślę, że część z Was wie, o kim mówię, a z tego co wiem, to Karolina poszła do pracy i pewnie dlatego też zrezygnowała. Ale to zresztą, no to naszych tutaj, Ania nie ma, ani naszej. Ja nagrywałam, to właśnie Ania mi wspierała, pomagała. I z tego co pisałam z Anią, to ona mówiła, że w ogóle nie tęskni za nagrywaniem, czuje się dobrze bez nagrywania jej jest po prostu. To jest kawał roboty, kawał czasu, kawał nerwów. Jak we wszystkim, nie? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. O. Nie wiedziałam, dopóki sama nie zaczęłam nagrywać. Tak się to fajnie ogląda, ale to jest naprawdę dużo roboty. A teraz lecę z tymi pierogami. Kończę to bawienie się w lepienie. Za mną nadal ta stolnica z pierogami jeszcze tam i cały majdan, ale ja mam do Was pytanie. Pierogi z kapustą. Ugotowane czy jednak obsmażone? Bo u mnie obsmażone i dodatkowo jeszcze z cebulką i z magą. Idzie pierogi z magą czy nie? Słuchajcie, samo się nie zrobi. A chętnych brak. A czas mi leci, a nie wiem jak Was, ale mnie takie zalegające ubrania, zalegające rzeczy to po prostu doprowadzają do szału. Więc będę z Wami dzisiaj gadać i robić, bo inaczej to ja nie wiem. Nadal i wciąż będę powtarzać, że podziwiam te dziewczyny, które nagrywają codziennie, bo raz, o czym?
Dwa, jak godzą całą resztę, żeby to wszystko ogarnąć, bo to i ugotować, wybrać, wysprzątać, odwieźć, przywieźć, zakupy. I wiecie, jak jest w domu? Nie wiem. Prosiłam Was pod ostatnim filmem, żebyście pisali mi jakieś, polecili jakieś filmy do obejrzenia. Kogo to jest? Chyba męża. I tam pisałyście, tylko słuchajcie, ja nie sprecyzowałam. To mi chodziło o filmy z Netflixa. Bo skoro już płacę, to fajnie by było coś czasem zobaczyć. I poleciłyście mi naprawdę sporo filmów, ale niestety nie na Netflix. A mi chodziło o Netflix. No to jest moja wina, bo oczywiście nie sprecyzowałam. A Wy skąd miałyście wiedzieć, nie? Spódnica z ostatniego lumpa. Ale się zmięłaś, ale Ci muszę ładnie jakoś... Aha, bo Ty masz tu taką zakładkę. Okej. I wiecie co? Obejrzałam sobie film Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie. Słuchajcie, obejrzyjcie, jak to jedna chwila w zasadzie, a w zasadzie to... to wpływ alkoholu albo nieumiejętność spożywania alkoholu potrafi przekreślić praktycznie całe życie. Tu młoda dziewczyna, zdawałoby się, że całe życie przed nią i potem jest pokazane właśnie, że niby jest taka szczęśliwa, ale od środka to wcale tak nie było, a naprawdę tak wyglądało, bo tutaj ślub za chwilę, tutaj przystojny, bogaty, wyrozumiały, cierpliwy, narzeczony i ona spełniająca się w gazecie. O, tego nie lubię właśnie, jak się obróci gumka w galotach, bo potem gniecie. I co jeszcze Wam powiem? Także warto obejrzeć, bo to jedna chwila jest, całe życie dziewczynie zniszczyła. I skończyło się tak, że położyło, rzutowało to potem na całe jej życie. I jak ona tu się próbowała sama albo zapomnieć, albo wyleczyć. Dobra, nie powiem Wam nic więcej, bo będę spoilerować, a jak nie oglądałyście, to sobie po prostu obejrzyjcie. Ja Wam ten film polecam. Jakoś tak przypadkiem mi się wyświetliło i po prostu weszłam na zwiastun, obejrzałam kawałek i... A w ogóle to byście powiedzieli, co jest w kinie? Jest coś w kinie ciekawego? Dawno nie patrzyłam, a dawno nie wychodziliśmy, a to przecież jest groszowa sprawa i kino mamy całkiem niedaleko. Znaczy nie u nas, w naszej miejscowości, ale to też... Czy pojadę w prawo, czy w lewo, to do kina dojadę i warto by zerknąć. Fajne wyjścia są właśnie tak na chwilę, żeby oderwać głowę. I tam ta dziewczyna właśnie tak dało, ten film też dał do myślenia. Bo słuchajcie, ja też jestem osobą, która potrafi wybaczyć wszystkim dookoła, a nie potrafi wybaczyć sobie. Albo no to jest najtrudniejsze dla mnie. Że wybaczę wszystkim, a nie wybaczę sobie i tak rozkminiam, chodzę, kalkuluję, przemyślam, rozmyślam. Chodzi mi po tej głowie. Co wcale nie jest ani zdrowe, ani fajne. Dobra, idę po kolejny koszyk. A to jest taki dzień, jak co dzień, jak i u Was. Ja dlatego mówię, że miało nie być tego filmu. Dajcie oczywiście znać, jak Wam się podoba taki film, gdzie nie pokazuję ani zakupów, ani nic tam nadzwyczajnego, tylko po prostu zwykłe życie. Bo nad tymi pierogami też powiem Wam, że fajne. Wcale nie jest takie złe to lepienie, bo takie, ja bym powiedziała, terapeutyczne. Bo tutaj wiecie, łapkami robicie, a głowa myśli swoje też tak właśnie. Choć nad czym się zastanawiałam, choć nad czym rozmyślałam. Że to życie to jest takie, wiecie co, nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie zmiana jego, nie? Teraz też dużo dziewczyn na YouTube się rozeszło, rozwiodło. Ale najfajniejsze jest to, że ja tak obserwuję i one sobie świetnie radzą, słuchajcie. Nikt nie wie, jak tak naprawdę jest ich w ich głowach, nie? Bo tutaj na YouTube się nie pokazuje, że tam się bardzo płacze, bardzo boli. Zazwyczaj dziewczyny wtedy znikają. Wcale się im nie dziwię, że nie wystawia się tego na publiczność. Zresztą nawet fajnie, że nie piorą brudów publicznie. Mi się to podoba.
Ale tak czy siak, to jest właśnie tak, że dzisiaj jest dobrze, ale wcale nie jest powiedziane, że jutro też tak samo będzie, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro. No i proszę, piernikiem z Wami dużo szybciej poskładałam jeden koszyk, a tam jeszcze są ze dwa. Chyba tak. Do powieszenia. A tu jeszcze kombinezon. A no, bo on miał plamę. Mam nadzieję, że się to sprało. Tak jak dzisiaj się musiałam przebrać, bo oczywiście też się ubrudziłam i musiałam szybko z Ludwikiem, bo to było tłuste, także zeszło. I żeby było jasne, to nie tak, że przestałam lubić nagrywać. Ja lubię, ale czasem się zdaje, że nie mam co pokazać, bo przecież tu się takiego nic nie dzieje. I coraz bardziej myślę, że powinnam przestać to robić. Także, no nie wiem. Dobra, moi kochani, kończę tego filmu. Nie ma co przedłużać. Przynoszę kolejną stertę prania i zabieram się za obrobienie tego filmu, bo jak to będzie szło, tak jak tamtym razem, czyli w piątek, to przesiedziałam tutaj przy biurku 3,5 godziny i kupa nerwów, bo nie chciało właśnie wchodzić, nie chciało się renderować. No nie wiem, nawet Brian nie wiedział, o co chodzi, także siadam, robię, bo znowu będę spóźniona z tym całym filmem, a Wy czekacie, piszecie wtedy do mnie, czy wszystko jest ok, czy film będzie. To jest bardzo, bardzo miłe, bo ja wiem, że czekacie i że chcecie moich filmów, ale tak jak dziś, to jest taki totalnie zwykły, najzwyklejszy dzień. Nic Wam nie wymyślę, takie dni też macie, ja też mam, więc taki dzisiaj był film. Do zobaczenia już w środę.